Cześć, witajcie. W tym filmie zaprezentuję Wam urządzenie laserowe marki Nivel System i będzie to urządzenie o symbolu CL4DB. DG też, ale DB. Nowość na naszym rynku. Urządzenie z wiązką niebieską. Zacznijmy sobie od zestawu. Zestaw, który w zasadzie jest taki sam w obydwu przypadkach i w zasadzie jest bardzo podobny do innych urządzeń Nivel System, czyli na przykład CL3DG. Na przykład ta sama walizka, fajne zawiasy, fajne te pręty tutaj jeszcze złapane dodatkowo zawleczkami, bardzo ładnie wykonane klamry, uchwyt i tak dalej. Wewnątrz mamy piankę twardą, piankę miękką, która dociska cały zestaw. Ta bryła tutaj tej walizki jest prostokątna, zaokrąglone rogi, więc cały ten insert można by było wyciągnąć i wrzucić do walizki systemowej jakiejś tam, którą używacie, ewentualnie go troszeczkę dociąć i transportować sobie urządzenie laserowe w systemie skrzyń, który używacie. Na przykład dałoby się to ogarnąć, jeżeli taka walizka by Wam w jakiś sposób nie pasowała w transporcie, nie? Aczkolwiek bardzo fajna. Nie wiem, czy jest sens opowiadać szczegółowo o tym. W opisie macie link do filmu o CL4DG i tam jest omówiony szczegółowo ten zestaw. To myślę, że odpuścimy dzisiaj. Urządzenie posiada króciutko uchwyt, windę nożycową, okulary, ładowarkę, zasilacz. Tarczka też jest. Fajnym akcesorium jest uchwyt na rurę. Tutaj się da zamocować ten uchwycik na rurze, aczkolwiek ten dodatkowy adapter czy mocowanie jest rewelacyjne i to polecam. Linki są w opisie. Tam macie, w sumie dwa filmy jeszcze będą, gdzie jest pokazane i to, i cały zestaw. Dobra, lecimy o urządzeniach. Słuchajcie, urządzenia, które są, no na ten moment chyba wydaje mi się, że to są najlepsze urządzenia na rynku. Ja podobnych urządzeń jeszcze nie widziałem. Być może są, ale ja o tym nic nie wiem. Nie używałem urządzeń, które by były tak ciekawe, tak zaawansowane, tak fajne. Dość duże urządzenia, takie sensowne bym powiedział. Parametry na końcu, wszystko Wam przeczytam po prostu z instrukcji. Dobrze leżą w dłoni, pogumowane, fajne tworzywa, w charakterystycznej kolorystyce, ciągłość linii tutaj zachowana. Jest to najwyższy model urządzeń w 3x4x360 w Nivel System. I urządzenia pomiędzy sobą mają dwie różnice. Pierwsza różnica jest widoczna, zanim uruchomimy urządzenie. To jest panel sterowania, który jest w urządzeniu CL4DB śliski. W urządzeniu CL4DG jest matowy. Czyli już widzimy różnicę pomiędzy urządzeniami. Jak macie dwa te same i rano pakujecie się na przykład na robotę i są dwie ekipy, to jedna ekipa capnie szybciej niebieski, a druga potem weźmie sobie zielony. No i będziecie wiedzieli za chwilę czemu. Ten, kto pierwszy, ten lepszy. Zawsze tak jest. Dobra, uruchamiamy urządzenia. Jedno, drugie. W tym zmienimy wiązkę na górną, a tutaj dołożymy dwie i tutaj dwie. I teraz będą przebitki od razu wrzucane, ale jak kręcę, to nie mam jeszcze tego podglądu, więc opowiem. Na tle białego pudła wygrywa mi wiązka niebieska. Jest bardziej widoczna, lepiej ją widzę. Przesunę sobie teraz na bluzę szarą. Szara bluza wisi, zdecydowanie wiązka niebieska. Obrócę wiązki może tak teraz. I tutaj damy teraz tak. Zielona z tej strony, niebieska z tej strony. Bardzo podobnie, ale myślę, że niebieska delikatnie na plus. Tam mam jeszcze ciemną ścianę. Może spróbuję te, bo nie wiem, czy to jest jakaś różnica. Minimalnie wygrywa ta wiązka zielona, znaczy niebieska, sorry. I na białym wiaderku, tam jeszcze mam na regale wiadro jakieś, to bym powiedział to samo. Widać różnicę w kolorze, ale jasność bardzo podobna. No, jeżeli komuś zależy na jak najlepszej wiązce, jak najbardziej jasnej, widocznej, to wybierze urządzenie niebieskie, CL4DB. Już Wam mówię dlaczego. Urządzenia różnią się w parametrach o 10 nanometrów. To jest długość fal światła widzialnego. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem.
505 i 515. W obydwu przypadkach mamy diody Sharp, które są przeselekcjonowane. Dlatego też urządzenie CL4DB weszło trochę później, ponieważ diody się gdzieś tam nie zgadzały z parametrem, który producent chciał uzyskać i one zostały odesłane. Teraz mamy urządzenia, które są zgodne z tym, co sobie producent założył. 505, 515 nanometrów. Każde urządzenie na półce. Nieważne, czy weźmiecie to, czy to, czy tamto, czy w tej części Polski, czy w tamtej. Wszystkie urządzenia mają mieć ten sam parametr. To jest fajne. U innych producentów widziałem w opisie, że może być rozbieżność pomiędzy 515 i 530. Też o tym mówię dlatego, bo fajnie by było kupić to, co chcemy, a nie losowo, co tam będzie w pudełku, bo nie wiadomo tak naprawdę, nie? Dobra. Zanim parametry, to jeszcze panel sterowania szybko. Słuchajcie, pierwsza rzecz, nie ma blokady kompensatora, bo kompensator jest magnetyczny. Kompensator jest elektroniczny. Różni się od magnetycznego tym, że się nic nie trzaska, nie buja w środku. To jest elektronika, która tam będzie poziomowała cały mechanizm. Różnice pomiędzy kompensatorami widzieliście, albo możecie zobaczyć na poprzednim filmie. To macie w opisie. Tutaj omówimy szybko jeszcze panel sterowania, chociaż w tamtym filmie też jest. Włącz, wyłącz, uruchomienie trybu outdoor, sygnalizuje się diodą zieloną. Przytrzymanie przycisku outdoor zablokuje Wam dowolną konfigurację, którą żeście sobie wybrali tutaj w tych wiązek. Nie? Zrobimy taki standard dla urządzenia takiego typowego 3x360 i blokuje. Jak widzicie, nie da się włączyć naraz dwóch wiązek dolnej i górnej poziomej. Wybieramy jedną. Blokuje, przytrzymując przez 5 sekund przycisk outdoor. Dioda, która informuje nas o stanie tutaj, czy jest wypoziomowane, niewypoziomowane, albo jest zablokowane, niezablokowane, w tym przypadku mruga szybko. Jeżeli się poziomuje urządzenie, no to dioda mruga wolno, pulsuje, mruga szybko, jeżeli jest zablokowane. Jeżeli chcecie odblokować urządzenie, to po prostu go wyłączacie i uruchamiacie z powrotem. I jak widać, urządzenie zawsze się uruchomi z tą dolną wiązką. Nigdy nie wróci do tego, co było wybrane. Czyli jeżeli go wyłączamy i uruchamiamy, to zaś jest, znowu jest uruchomiona dolna wiązka. Tylko i wyłącznie zawsze tak samo. Resetujemy urządzenie. Jeżeli urządzenie się wypoziomuje, no to dioda, no teraz nie ma szans najmniejszych się wypoziomować, bo go cały czas ruszam. Dioda wtedy świeci ciągłym światełkiem. Ta dioda, która tutaj nam sygnalizuje, w jakim stanie jest urządzenie wypoziomowane, albo niewypoziomowane, albo zablokowane, co nie? Trzy funkcje będzie ta dioda sygnalizowała. Poziom naładowania baterii na środku widać w 4-stopniowej skali. Widać, że nie wypoziomował się w zakresie 4 stopni, nie ogarnął, mruga. Mrugają wszystkie wiązki. Co nie? Więc nie jest w stanie urządzenie się wypoziomować. Wybór wiązki H. Górna, dolna albo wyłączone. Wybór wiązki V. Bądź wiązek V lub wyłączony. Tak to wygląda. Urządzenie działa, pracuje, poziomuje się teraz akurat, ale nie świeci. Żadną wiązką tutaj sobie nie świeci. Dobra. Tak to wszystko wygląda. Okienka z antyrefleksem w obydwu przypadkach. Bardzo fajny temat. Uruchomimy, żeby się coś świeciło. I parametry. CL4DB ma 505, ten ma 515 nanometrów, druga klasa, płaszczyzny laserowe, dwa razy pionowe, dwa razy poziome. Uruchomimy tylko raz, tylko jedną z wybranych poziomą, już dwie pionowe możemy uruchomić. Przecinają się pod kątem 90 stopni, inaczej to by było w ogóle bez sensu, nie ma takiej opcji. Plus minus 1 mm na 10 metrach, taka jest dokładność. 30 metrów bez detektora, 70 metrów w obydwu przypadkach, to samo z detektorem. Praca z czujnikiem laserowym. Plus minus 4 stopnie się wypoziomuje, to już mówiłem. Od minus 10 do plus 50 stopni, tu producent ma błąd, bo pisze od minus do minus 50. I litowo-jonowy akumulator, w tym mogę pokazać, który jest tutaj.
jest tylko jeden w zestawie, więc jeżeli chcecie mieć dwa albo trzy, to warto jest się zaopatrzyć, bo macie tylko możliwość pracy na tym akumulatorze. Nie ma żadnej innej możliwości, nie pracuje na kablu, na bateriach, paluszkach, na akumulatorkach, na innym akumulatorze. Musicie mieć baterię z Nivela. Możecie mieć z innego, bo pasuje z tego, z innego. W CL3 DG też jest taka bateria, więc jeżeli macie inne urządzenia, to ok, ale dobrze by było mieć kilka baterii, żeby dało się ogarnąć pracę przez dłuższy czas, nie czekając na ładowanie. Akumulator litowo-jonowy 7,4 V 2600 mAh ładuje się od 3 do 4 godzin. Czyli ładna przerwa się Wam tworzy w pracy, jeżeli Wam padnie bateria. Na kablu się nie pracuje i dobrze, bo to jest niebezpieczne. Ma się bardzo drogie urządzenie, bardzo dokładne, które jak sobie tam zahaczycie, no to Wam może spaść, czy się przewrócić. Moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie praca na akumulatorach. Ja to akceptuję, że tak powiem, i szanuję taki pomysł. Fajne. 1/4 mocowanie w urządzeniu, jeżeli chcecie mieć inne, to przez kolejny uchwyt 1/4 albo 5/8. IP54, 125 mm wysokości, 75 szerokości, długości 140 mm i waży sobie to 0,9 kg. To albo to. To urządzenie jest dla osób, które chcą mieć najlepszy laserek dostępny o najlepszych parametrach. To urządzenie jest dla osób, które chcą mieć bardzo wysoką dokładność, ale nie zależy im na najjaśniejszej, najlepszej wiązce. To już jest niewielki przeskok, ale jest mimo wszystko na plus lasera niebieskiego. Jeżeli nie chcecie mieć takiej dokładności, chcecie mieć tańsze urządzenie, które na przykład ma mniej stabilną wiązkę, bo tam jest kompensator magnetyczny, to się zaczyna bujać przy jakichś tam trzęsieniach, powiedzmy, posadzki czy elementów, na którym jest ustawiony laser, no to wtedy niższe urządzenia, no nie? Jak najbardziej. Tam ogarniecie wszystkie tematy przy pracach różnych wykończeniowych, montażach i tak dalej, ale jeżeli chcecie mieć urządzenie, które jest stabilne, gwarantuje Wam bardzo dużą dokładność pomiarów i tak dalej, wybierzcie sobie urządzenie CL4DG albo CL4DB. W tym filmie to wszystko, tylko jeszcze wiązki pouruchamiam na koniec. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!